Dzisiaj w naszym bufecie kaski marki HJC. Będą odgrzewane kotlety, ale też całkowite świeżynki. Zaczynamy z wysokiego C, czyli... C70, C90. Odgrzewany kotlet. Tak, HJC nam nieco ułatwiło całą sytuację, ponieważ kaski i modułowe, i kaski integralne nazywają się tak samo, mają ten sam przedrostek. C to jest ich najprostsza symbol. Linia. Symbol. Tak. Jeżeli chodzi o integralny, to tutaj jakby ja widzę pewien starszy trochę kask i trochę on jest już odgrzany. Tak, nazywał się IS-17 i jak nazwa wskazuje, IS to był Integrated Sun Visor, czyli kask z tą blendą przeciwsłoneczną. I zachowali ten standard, także nadal kask posiada przeciwsłoneczny okular. Zrezygnowano z mechanizmu sprężynującego. Może to i dobrze, bo dzięki temu mechanizm jest prostszy i jest mniejsza szansa, że coś w nim się mniej reklamacji, zepsuje. Po prostu. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was jeździł w IS-17 i zastanawia się nad zmianą na C70, to na pewno będzie zadowolony, bo dostanie ten sam kask. Słuchajcie, za 650 zł dostajecie kask, który jest z poliwęglanu. Tak. I jest budowany na dwóch wielkościach skorupy, czyli jest kaskiem naprawdę rozsądnym, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa, do ceny, jaką dysponuje wewnątrz. To, czego brakuje, tak jeszcze jak jesteśmy z zewnątrz, dobra, powiem. Dobra. Nie ma pinlocka, jest mocowanie na pinlocka, a tego pinlocka nie ma w zestawie. Patrząc na ceny pinlocków HJC, rzeczywiście nie może, nie jest to najszczęśliwszy pomysł. Ale to powiemy za chwilę o tym, bo dobra. To może... Tak. Okej, okay. Środek. We środku mamy nadal to, co ja na przykład bardzo lubię w HJC, czyli rzeczywiście jest taki miły, jak to nazwać, silver cool. No tak. Tam jest antyalergiczne. Antyalergiczne, wnętrze. Antybakteryjne, termoaktywne. Mamy zapięcie typu mikrokliki, rzeczywiście w tym zapięciu też nie znajduje jakichś większych wad. Wnętrze jest całkowicie wyjmowane, wentylacja jest kanałowa i za pośrednictwem dosyć prostego mechanizmu otwieramy wentylację na czole. Kask jest do pozycji raczej wyprostowanej. Tak. Nie jest to kask sportowy. Z przodu mamy wentylację na aparat mowy, a konkretnie na wizjer, na to właśnie, żeby mniej parował. Mamy też w standardzie deflektor. To, co ja lubię w HJC-kach, to jest rapid fire, czyli ten system łatwego wyjmowania wizjera. Także rzeczywiście standard zachowany, cena bardzo rozsądna. Mamy też wentylację na podciśnienie, czyli mamy system, który może nam tego powietrza trochę wysysać. Dokładnie. Odpowiednik modułowy, czyli standardowo szczęka w górę. Tutaj mamy tylko jedną skorupę. Więc to jest dość istotna zmiana w stosunku do integralnej wersji. Mechanizm blendy jest dokładnie taki sam jak w przypadku integralnego brata. Wnętrze termoaktywne, antyalergiczne. To, co jest dużą różnicą, to jest to, że tu mamy już miejsce na interkom i mamy miejsce na głośniki, a w wersji integralnej tego miejsca nie mamy. Więc to jest bardzo istotna różnica. Kask przy takiej samej cenie, bo one kosztują tyle samo, nie posiada homologacji na kask otwarty PJ, więc to jest największa bolączka. Tutaj demonstruje brak możliwości zamontowania interkomu. O, uwaga, jeszcze raz, one more time. Może będzie widać do światła. A u ciebie jest, A u mnie jest. Skrót myślowy, który wykonałeś, czyli że mamy jedną skorupę, chodzi o to, że kask jest skonstruowany na bazie jednej skorupy, czyli żeby skonstruować kask w 6 rozmiarach od S do XL, trzeba zrobić jedną skorupę i wyprodukować do niego po prostu wnętrza. Tak, najsmutniejsze będą osoby posiadające małą głowę, wybierające ten kask, bo będą miały niestety wielki kask na głowie. Ale to są kaski eko, to są naprawdę kaski bardzo uzasadnione ekonomicznie, budżetowo i rzeczywiście w tych pieniądzach nie możemy się spodziewać czegoś więcej. Dobra, oddaję. I przechodzimy do serii I. I, tak. I już jest troszeczkę bardziej zaawansowana. I to, co jest najciekawsze. Pinlock do C70 kosztuje 200 zł. 199? 199, tak. Więc nagle się okazuje, że kask, który kosztuje 849, a 649, ten posiada pinlocka już w zestawie. Tak. Więc nagle się okazuje, że jeżeli chcecie używać tego pinlocka, to weźcie od razu I70. No dobra, mamy znowu wizjer, który też trochę ewoluował, mamy troszeczkę bardziej zaawansowany, bo nie jest to już HJC 20M, tylko 31. Nadal mamy system, który pozwala na szybkie wyjęcie wizjera, jeżeli tylko uda mi się go, o właśnie, uruchomić. Ale to, co dostajemy dodatkowo, to jest, uwaga, uwaga, o, dało się, to jest, moi drodzy, miejsce na słuchawki. Nadal wnętrze jest fajnie wykonane. Tutaj
Rzeczywiście, ja w przypadku kasków IoT uważam, że jeżeli oni wydają pieniądze na wnętrza kasków, to nie wiem, gdzie to robią, ale robią to dobrze. Mamy kask z Blendą, który mechanizm jest już operowany nie na czubku głowy, gdzie rzeczywiście no nie każdemu jest wygodnie tam sięgnąć, tylko już przy dolnej krawędzi skorupy i jest przesunięty do przodu, tak żeby ułatwić montaż systemu audio. Natomiast to przetłoczenie w kasku też na pewno nie będzie pomagało w tym zamontowaniu tego systemu audio. Wentylacja też została mocno rozbudowana, bo mamy dwa duże wloty z przodu. Pozycja jest lekko pochylona, nie wymuszona jeszcze, ale już lekko pochylona. Mamy wyjście wentylacji z tyłu. Też całkiem nieźle rozwinięte, chociaż rzeczywiście trochę mi brakuje wyjścia wentylacji na dole kasku. Tak, ale zobacz, jest dość mocno podcięty, tak. Więc to też, jeżeli będziesz miał pochyloną pozycję, to nie będziesz sobie zaczepiał tutaj karkiem, wiesz, aż tak szybko. Prawda to. Więc kask z takimi sportowymi aspiracjami. 849 zł dla osób, które lubią nakedy i lubią się tam czasem pochylić. Myślę, że ten rodzaj wentylacji i ten rodzaj kasku będzie spełniał ich wszystkie oczekiwania. I rodzeństwo z uchylaną przyłbicą. Tak naprawdę skorupa, szyba, to jest wszystko to samo. Największe różnice, jakie spotkamy, to to, że przede wszystkim wersja szczękowa jest przygotowana do zamontowania dedykowanego systemu głośno mówiącego, znaczy interkomu dla HJC. Tak, robi go Sena. Robi go Sena, tak, dokładnie. Nawet oznaczenia na stronie HJC pochodzą od Seny, więc no, mamy dwa do wyboru, z tego co pamiętam. Bardziej mniej rozbudowane. Wnętrze to samo. Co w przypadku integralnego brata. Bardzo fajnie, rozsądne i przyjemne, mięsiste, naprawdę nie ma co się zastanawiać. Pinlock również jest w zestawie i w stosunku do prostszego modelu, tutaj od razu będziemy mieli pinlocka w zestawie i homologację P i J. To oznacza, że można w tym kasku zupełnie legalnie i bezpiecznie podróżować z otwartą przyłbicą. Także do mnie to rozwiązanie z punktu widzenia ekonomicznego też bardzo mówi, dużo dobrego. Jest to fajny kask i w mojej opinii, jeżeli ktoś jest w temacie poszukiwania kasku poniżej tysiaka i niekoniecznie się napina na to, żeby mieć kask z czegoś innego niż poliwęglan, to warto. Tak, zresztą HJC, z tego co pamiętam, nie ma ani jednego kasku z termoplastiku, takiego zwykłego, chamskiego, prostego. Zobacz, wszystkie, które przeglądasz w katalogu, wszystko jest zrobione z poliwęglanu, co najmniej. No, trzeba było tam jeszcze pokopać się dalej, bo tam mamy CS-a jeszcze po drodze, takiego taniutkiego, ale nie o tym mamy mówić, bo go nie przygotowaliśmy dzisiaj. Jedziemy dalej, dochodzimy do takiego poziomu, który nazywa się F. Nie muszę go tu znaleźć. F jak Franciszek. Proszę bardzo. I jest to już kask, który został zrobiony z, uwaga, tu będziemy się spierać, na pewno jest to włókno szklane. Tak. Natomiast o jego ilości warstw nie powinniśmy za dużo mówić, ponieważ wywoła to krwawienie u któregoś z nas. U obu. Bardzo możliwe. Tylko u jednego krwawienie wywoła się samoczynnie, a drugiego drugi wywoła to krwawienie. Słuchajcie, mamy pierwszy kask, taki entry level, kasków, które są na innym poziomie bezpieczeństwa, na wyższym poziomie niż poliwęglan, bo są to kaski już z włókna szklanego i nadużyciem by było, gdybym bardzo długo o nim mówił jako kompozycie, bo prawdopodobnie jest to jedna warstwa góra z jakimiś domieszkami, ale nie jest to bardzo zbudowany kompozyt, nie możemy go porównywać do żadnego innego kasku, który choćby w tej samej... Tak, nie, producent mówi, że jest to, na przykład, producent to mówi, że jest to kompozyt włókna szklanego. Gdyby tam były jakieś inne materiały, którymi warto było się pochwalić, pewnie by tak napisali, więc no, powiedzmy, że to jest włókno szklane. Tak. 1199 zł, mamy kask, który już jest oczywiście z pinlockiem. Co jest bardzo dla mnie interesujące i co jest nowe, to jest taka maska wewnątrz, ją można oczywiście wyjąć. Zadaniem tej maski jest odprowadzanie naszego chuchnięcia oddechu od wizjera i usprawnienie nieparowania tego wizjera. Natomiast cały system jest do wyjęcia. I myślę, że większość użytkowników będzie rzeczywiście w bardzo złą pogodę go montowało, ponieważ odrobinę jednak ogranicza on pole widzenia, a nie każdy jest otwarty na to, żeby sobie to pole widzenia utrudniać. Jeżeli zdarza wam się, że pinlock mimo wszystko paruje, to jest rozwiązanie, które powinno wyeliminować jakkolwiek ten problem. Tak. Co ciekawe, w dzisiejszych czasach jest to pierwszy kask, który widzę, który do demontażu szyby wymaga narzędzi. To jest nietypowe się z dla, w obecnych czasach. Dla w ogóle marki HJC, ale mają asa w rękawie. Na stronach HJC można podejrzeć jakiś tam filmik o systemie takim smart helmecie, który ma być montowany na zewnątrz i może to być powiązane z tym, więc nie wyprzedzajmy może Turbodemomena, może kiedyś dostaniemy go też do pokazania. Więc mamy już zapięcie DD, a nie mikroklik, także rzeczywiście tutaj dla tych wszystkich miłośników bardziej usportowionej jazdy lub mniejszej ilości kompromisów w temacie bezpieczeństwa
to takie zapięcie na pewno się bardziej spodoba. Mamy też możliwość zamontowania dedykowanego systemu audio, który jest pochodzenia HJC. Mamy wyściółkę, która jest... Pochodzenia jest Seny. Pochodzenie jest Seny, dobra. Ale HJC to markuje. Zwróćcie uwagę, jak bardzo rozbudowane są policzki do środka. Mamy tu rozmiar... L. L, a wejście jest naprawdę niewielkie, także te policzki bardzo mocno trzymają już za dolną część szczęki, co powoduje, że kask może też być sporo cichszy niż tańsi bracia. Wyściółka też jest jeszcze lepiej zrobiona niż w pozostałych elementach. To, co mnie zaskoczyło i musiałbym się karnąć dłuższy odcinek, żeby wam opowiedzieć o tym, jak ta wentylacja działa, ponieważ otwierając wlot, otwieramy również wylot. Jest to mechanizm połączony, że otwieramy wyjście wentylacji, otwierając wejście wentylacji. Natomiast jest to tak krótki odcinek, że może powodować fajny przeciąg, ale nie wiem, na ile on będzie skuteczny. Mamy bardzo rozbudowany system wyjścia tej wentylacji z tyłu i mocowałem się z nim chyba ze 3 minuty, bo byłem pewny, że się jest ruchomy, ale nie jest. Oni sprawdzają te kaski jednak w tunelu aerodynamicznym. No mają swój tunel. Mają swój, więc to powinno rzeczywiście działać porządnie, no bo jak już masz coś, no to korzystasz z tego po prostu. Tak, także... Za 1199 zł jest to, jeżeli jeszcze oglądaliście nasze stare filmiki, albo pamiętacie taki kask FGST, nie wiem, czy tak był. Stare ja bym czasy. Powiedział, że to jest taki FGST nowych czasów. Ale super rewolucja, bo FGST to był Hermaszewski, to był ogromny kask, a tutaj mamy kask zbudowany już zgodnie z nowymi tryndami i to wszystko realnie robi robotę. No tyle w temacie tego kasku, mam do powiedzenia. I najwyższy model, jeżeli chodzi o kaski szczękowe. To już jest jakby troszeczkę odrębna rodzina, bo mamy już przy reprezentanta rodziny RPH. RPH to są typowe włókna kompozytowe z HJC. Wielowarstwowe kanapeczki. Wielowarstwowe kanapeczki, swoją tą kanapkę nazywają PIM, więc rzeczywiście macie kask najbezpieczniejszy, najbardziej zaawansowane wnętrze, najbardziej zaawansowane szyby, szczęki, wszystko po prostu. Tak, tutaj już jest plus. Przede wszystkim miejsce oczywiście na interkom, bo jakby w kasku szczękowym z tej półki mogło się nie znaleźć. Wnętrze, nie wiem czy to będzie widać, natomiast jest wykonane z kompletnie innego materiału niż w przypadku jakby całych innych kasków. I to zobaczycie w całej rodzinie RPH, że rzeczywiście one się wyróżniają na tle innych HJC. Oczywiście blenda przeciwsłoneczna, szyba, pinlock w zestawie, podwójna homologacja. No ile on kosztuje, powiedz mi jeszcze? No nie mało. On kosztuje trochę więcej. No dobra, mamy najdroższego pretendenta, natomiast rzeczywiście, jeżeli szukacie kasku z kompozytu na bazie włókna szklanego, multikompozytu, z homologacją PJ, to na jednej ręce drwala jestem w stanie policzyć, ile takich kasków jest na rynku, więc jest to jeden z unikalnych kasków, który zapewnia wam maksymalne bezpieczeństwo, podwójną homologację i możliwość zamontowania dedykowanego systemu audio. Nie wiem, czy zauważyłeś. Nie jest ciężki. Nie jest ciężki, tak. Jak na szczękówkę jest naprawdę dobrze. Zanim jeszcze podsumujemy, wszystkie te kaski mają oczywiście wyjmowane wnętrza i wszystkie te kaski mają wyjmowane wnętrza od strony czoła, tak, że nie pozostawiają spinek od strony głowy, czyli nie pozostawiają żadnych punktów nacisku na czoło. Także z punktu widzenia HJC oni konsekwentnie też idą w tą stronę, żeby wnętrze kasku i komfort tym trafieniem do odbiorcy docelowego było to, żeby on się dobrze w tym kasku czuł. I tą dramatyczną opowieścią chyba czas już zrobić jakieś podsumowanie. Dobra, czyli mamy tak, kaski modularne, kaski integralne. Jakby od wyższością jednych nad drugimi już było bardzo dużo powiedziane we wszystkich możliwych mediach. Natomiast jakby macie przedział co, gdzie, jak. Przede wszystkim trzy podstawowe materiały, bo mamy poliwęglan, włókno szklane i włókna kompozytowe, tak już jest. Takie naprawdę pewne. Wszystkie kaski są przygotowane pod pinlocka, więc można powiedzieć, że to już się staje takim standardem w przypadku tego producenta. Wszystkie mają blendy. Wszystkie mają blendy. Różnią się oczywiście tymi dodatkami, które robią cenę. Więc jeżeli szukacie kasków w określonych pieniądzach, to warto, żebyście się zainteresowali po prostu marką jako marką i zobaczyli ich katalog, bo on rzeczywiście też jest na tyle bogaty, że myślę, że znacie coś dla siebie. Pamiętajcie, że najważniejsze jest przymierzenie kasku, bo jak historia pokazuje, kask wybrany z katalogu i po zmierzeniu głowy nawet może się okazać, że wasz kształt głowy nie do końca jest tym, co się widział producent, więc ważne jest, żebyście po prostu go przymierzyli. Wśród odmentów katalogu HJC odkryliśmy również kaski otwarte, także nie należy zapominać o tej gamie motocyklistów, którzy nie cenią sobie zbytnio ochrony twarzy, za to bardzo cenią sobie widoki. Albo mają wykupiony pakiet po prostu ortodonty.
No dobrze, w każdym razie o kaskach otwartych wiecie już na pewno sporo. Jeżeli chodzi o pole widzenia, to są to na pewno najbardziej obfite we wrażenia kaski. Plus do tego oczywiście są też najlżejsze i otwory wentylacyjne w tym przypadku są właściwie niepotrzebne, ponieważ cały czas jesteście narażeni na to, co matka natura może rzucić wam w twarz. Mamy tak naprawdę dwa główne trendy, jeżeli chodzi o kaski otwarte. Bo z jednej strony mamy kaski, które wyglądają bardzo stylowo, bardzo oldschoolowo, które jakby cenią sobie styl ponad funkcjonalność, a z drugiej strony mamy kaski tego typu, które są dość mocno zabudowane z w miarę mocno wychodzącymi elementami tutaj na policzki, które mają ochronić nasze skronie. Takie bardziej nazwałbym to turystyczne kaski otwarte, takie miejskie, bardziej. Takie użytkowe. O, nie może będzie. Tak. Jak masz maxi skutera i nie jest to Vespa z 68, to czemu nie? Więc mamy V30, który jest kaskiem wykonanym na bazie dwóch wielkości skorup z włókna szklanego. Jako dodatek ma, właściwie nazwijmy to szybą, bo ona ma jakąś tam swoją delikatną, jak to ładnie nazwać, barierę przed światłem, jeżeli chodzi o przyciemnienie. Są tu jakieś delikatne stopnie tego opuszczenia, ale za każdym razem jak opuszczałem tą szybę, to zamykała mi się do końca. Natomiast z moim ogromnym nosem nie było żadnej kolizji. To, co bardzo mi się podobało w tym kasku, to że nawet w takim orzeszku jest miejsce na słuchawki. No i część policzków można wyjąć, żeby go uprać. Niestety ta część myśląca nie jest wyjmowana. No ale dla osoby, która dba o higienę, jeździ tylko do knajpy, bo zbyt daleko w takim kasku polecieć nie można, to myślę, że to jest wystarczające. Opa. I o, żeby nie być gołosłownym, la, tak wygląda miejsce na słuchawki. Spróbujemy to wam pokazać. W moim kasku jakby troszeczkę więcej mamy już do opowiadania, bo mamy tak, mamy już wlot powietrza, otwierany, zamykany, więc jest to już coś sporego, które dodatkowo wentyluje. Jeżeli ktoś planuje jeździć w tym kasku na co dzień, no to ma już długą szybę, dzięki temu nie leci już powietrze, całe robaki i całe to woda. Wszystko, co mamy na zewnątrz, na twarz bezpośrednio, tylko ją jakoś tam omija. Oczywiście mamy blendę przeciwsłoneczną, która jest dość długa. Zdarzyło mi się zaczepić o nos, mimo że nie mam go wielkiego, u mnie bardziej czoło tutaj jest problemem. W pełni wypinane wnętrze, czyli rzeczywiście walor użytkowy, w przeciwieństwie do twojego kasku. I oczywiście miejsce na głośniki, zestaw komunikacji również się znajdzie. To, co mnie zaskoczyło, to jest to, że w kasku otwartym, w którym wentylacja i tak jest na bardzo wysokim poziomie, jest też miejsce na pinlocka. W sensie rzeczywiście. Także to jest niestandardowe jak dla mnie. Tak. To, co jest jakby na pewno słabsze, to u mnie jest po prostu zwykła skorupa z poliwęglanu w dwóch rozmiarach. W dwóch wielkościach. Więc dla tych wszystkich miłośników, którzy cenią sobie old school, to mogą wybrać sobie coś, co jest oldschoolowe. Dla tych, którzy cenią sobie trochę więcej praktyczności, mogą wybrać coś bardziej praktycznego. Plus do tego jeszcze ten metalowy krążek, który może być enigmatyczny dla wielu z was, ale dawno, dawno temu były pod kanapą haczyki każdego motocykla, gdzie można było sobie otworzyć kanapę, przypiąć kask, zamknąć kanapę i pójść do sklepu, załatwić swoje sprawy na mieście. Więc to jest reminiscencja jakby tych dobrych czasów. Ale wracając do głównego tematu, marka HJC. Tak, jeżeli ktoś by chciał model, który jest wykonany z włókna szklanego, to też taki istnieje. A, mówisz tak, o tym mówię, bo można jakby wyższą, starszego brata. No, powiedzmy, że lepszego brata, ale okej. Okay. Lepszego, no bardziej kochane dziecko. No dobra, słowami zakończenia. Marka HJC to jest rzeczywiście ogromny producent kasków. Szczycą się tym, że produkują najwięcej kasków na tej planecie, kasków motocyklowych. Bo mamy też firmy, które robią kaski i przy okazji robią kaski motocyklowe, ale to akurat nie jest ten przypadek. W Ameryce są właściwie chyba na każdym rogu, bo oni myślę, tam że tak. Jako rynek zdominowali, no już tak całkowicie. Robią tak naprawdę, jaki kask sobie nie wymyślisz, HJC taki kask gdzieś w katalogu ma. Tak, to jest niesamowite. Bardzo portfolio rozbudowane, właściwie niebotycznie w porównaniu z innymi producentami kasków, to oni na każdym polu, na każdym rynku, w każdym punkcie, jakby, gdzie znajdziemy kaski innych producentów, też mają swojego odpowiednika. Także jeżeli jesteście miłośnikami, jak to ładnie nazwać, semper fidelis, wierności marce, to jeżeli zaufacie marce HJC, to może się okazać, że nie będziecie musieli wkładać głowy w żaden inny kask innej marki. Taka zaleta. Więc jeżeli wam się filmik podobał, to bardzo prosimy o łapkę w górę, subskrybujcie nas i do zobaczenia następnym razem.